widzę chociażby przy dworze gnojnie, który lisielcze drzewa przy naszych dworach, później Katyń, Ostaszków, Miednojny. Czy to koniec? Bohaterów zastępowali zdrajcy. Widzimy, jak do protona egzekucyjnego podchodzi chłop Szaka. W koszu niósł odciętą głowę powstańca. Za każdego zabitego powstańca carscy żołnierze płacili zdrajcom złoto. Złoty i rubel. Złoty rubel i srebrnik judaszowy. Ten sam scenariusz od lat. I już zdrajców, cichych stronników Moskwy, będzie jeszcze nosić nasza święta, ojczysta ziemia. Czy to koniec rządów ambasadorów? Czy dźwięk przesypuje? Zabicie księdza powoduje, że w sercach powstańców żal i złość przemieniają się w szaleńczą odwagę. Następuje powstańczy kontratak. Polacy zajmują pozycję szepującego wiarą w wolność i umiłowanie ojczyzny nad ślepym posłuszeństwem i zadufaniem we własną siłę, jakie dominują po stronie rosyjskiej. W ślad za nimi posuwają się powstańczy strzelcy. Polacy tłoczą się przy kościelnej chorągwi, w której istnieje obraz pani Jasnogórskiej. Rękaw na piersi dowódcy powstańczej partii nosi wizerunek patronki ostrej bramy. Czy można nie ufać w obronę tak potężnej wędrowniczki? Razem na wroga z imieniem Maryi. Kozacy próbują przebić się przez powstańcze szeregi. W końcu przy kolejnej szarży kozactwa nasi strzelcy, korzystając z zamieszania, przemieszczają się lasem i przypuszczają atak na armatę rosyjską. Przechyla szale zwycięstwa po powstańczą stronę. Kozacy uciekają. Reszta Rosjan ginie lub oddaje się do niewoli. Powstańcy triumfują. Powstańcy ginie oczywiście bardzo utrudnione zadanie. W trakcie niewoli, w trakcie załogi, na terenie królestwa nie było oczywiście szkół, które kształcić kadrę dowódczą. W związku z tym te doświadczenia, które powstańcy wykorzystywali w trakcie walk, to były doświadczenia zdobyte w boju. To dzięki temu, dzięki swoim doświadczeniom powstańcy potrafili walczyć, na bieżąco nabywali umiejętności konieczne do prowadzenia wojny partyzanckiej. Zanim dzieci do niewoli są odprowadzane przez powstańców. Wygrani cieszą się, wyrzucają czapki w górę. Na pole bitwy wchodzą kobiety w czerwonym. Niewiasty klękają w przeciałach zabitych. Powstańcy odnieśli zwycięstwo nad Moskalami.
Stają już zabici, możecie ożyć. Podziękujmy za wysiłek rekonstruktorski brawami. Dziękujemy władzom samorządowym, reprezentowanym przez pana przewodniczącego Rady Łukasza Kopeckiego i wiceprzewodniczącego Marka Ziętka. Powstańcy ustają, proszę państwa, powstańczej wystąpił z nami Kujawski Ochotniczy Oddział Powstańców Anno Domini 1863 z Radziejowa, dowodzony przez Leszka Kalickiego. Jest też Gloria Wikti z Wielunia, dowódca Tomasz Jaciuk. Goście z Litwy. O, brawo, dziękujemy za brawa. Goście z Litwy. Grupa z Granadierius z Kowna, dowódca Wajdotas Walawicius. Stowarzyszenie Złoty Krzyż z Bezdomskiej Woli, dowódca Radosław Maniecki. Stowarzyszenie Krokry 1, także z Bezdomskiej Woli, dowódca Radosław Kutowski. Stowarzyszenie Inicjatywa Ziemi Bolemis Bolimowskiej, dowódca Piotr Moskwa. I gospodarze GLH Strzelcy im. 21 Pułku Strzelców Kaliowskich Strzelowa. Ci wszyscy grupy są najpiękniejsze. Wtorek wszystkie panie uczelni, które właśnie przechodzą obok państwa, to nasze wasze rodaczki, bądźmy dumni. Po rosyjskiej stronie wystąpili 9 rota, dowódca Paweł Greiner, 69 Zjański Pułk Koty z Lublina, Wieczysław Kowalski im dowodzi. Przastrzeżenie Stowarzyszenie Historii Oszukanej, dowódcy Wojciech Brzeziński, Jacek Piotrowski.